Cześć, witajcie. Jest to drugi film odnośnie radia Unitra Eltra Upominek 2. Poprzedni film był odnośnie Upominka 2 z motywem lubelskim. Ten jest z motywem zalipiańskim. Tak jak poprzednio, odbiornik niczym się nie różni od poprzedniej wersji, jedynie posiada inny nadruk na pokrywie szkatułki. Tutaj widzimy takie kwiatki zielonej koloru z żółtymi akcentami. Odbiornik wykonany podobnie jak poprzedni, ze sklejki, deseczek. Pozbijany. Od spodu mamy głośniczek. Tak jak już wspominałem, jest to motyw zalipiański. Jest to Unitra Eltra Upominek 2 mod 731. Tak więc otwieramy pokrywę. Mamy wnętrze odbiorniczka, zamykane tak jak poprzedni na drewniany tutaj bolec, żeby się nie samoczynnie nie otwierało. Wewnątrz jeden duży pojemniczek na drobiazgi. Z tej strony mamy potencjometr z włącznikiem. Napisy niestety, jak widzicie, są już wytarte. Z nazwy odbiornika ledwo co tutaj coś zostało. Będziemy starać się na nowy położyć nowy nadruk na tym części budowy z nowymi napisami. Zobaczymy, może się to uda. Odbiornik wyciąga się podobnie jak poprzedni. Wyciągamy wnętrze obudowy. Radio zbudowane jest podobnie. Górna część, część wsuwana z blokowaniem plastiku, gdzie znajduje się płytka radioodbiornika, część pojemniczka, tutaj chwytaka na batery, widać, że ze starości już jest popękane, ktoś tutaj przygrzał czymś, lutownicą, nie wiem, taki zakupiłem. Wtyk od baterii 9V, głośniczek, radio posiada numer seryjny 005476, jest 76 roku. Co ciekawe, od spodu mamy adnotację 10 sierpnia 79 roku. Wymieniony został układ UL 1490. Prawdopodobnie uszkodził się wzmacniacz w tym radioodbiorniku. Więc ktoś napisał, że w tym roku został wymieniony układ wzmacniacza. Głośniczek jest ruchomy. Od poprzedniego razu, jak go stroiłem, niestety nie przykręciłem go, nie miałem czasu. Jest to płytka, którą już mieliście okazję oglądać na kanale. Jest to filmik numer 1, gdzie możemy usłyszeć piosenkę Anny Jantar. Więc zapraszam gdzieś tutaj do góry się, albo tu, gdzieś się wyświetli link do tego odcinka. Zapraszam sobie do obejrzenia. Wnętrze oryginalne, jak na tamte czasy jeszcze, kawałeczek filcu, który był wewnątrz dużej przegródki w tym odbiorniku. Od spodu tutaj widzimy materiał, gdzie był przymocowany głośniczek, dwie blaszki, które trzymią głośniczek wewnątrz. Szkatułka naprawdę bardzo ładnie wykonana. Nic się nie rozkleja, nic nie pęka. Wiadomo, jak na swoje lata nosił swoje ślady wiekowe, nazwijmy to. Trzeba będzie ją wyczyścić. Był już moment, że próbowałem paru środków odnośnie czyszczenia obudowy i tutaj możemy sobie zaobserwować tą część. Starałem się delikatnie wyczyścić, żeby nie uszkodzić nadruku, więc udało się
wyczyścić tą część obudowy, a ta część obudowy nie była czyszczona. Widać różnicę. Więc jest szansa, że będzie można bardzo fajno wyczyścić tą część lakieru, nie uszkadzając oryginalnego malowidła na tym, na tej pokrywie. Więc może uda się to ładnie wyczyścić i będzie naprawdę bardzo fajna pamiątka. Ok, wracamy w tym przypadku teraz do odbiorniczka. Podobna sytuacja jak z tamtą odbiornikiem. Głośniczek tutaj niestety już nie mam środka. Pianka się skruszała ze starości. Tutaj ma jakąś dziurkę w membranie. Głośniczek tak jak poprzednio. Unitra Tonsil 25 ohmów, 0,25 V/A, Made in Poland, zacisk baterii też ze starości już niestety się sypie, ale postaramy się wymienić. Mam zakupione kilkadziesiąt nowych sztuk zacisków do baterii, więc wymienimy go na nowy. No i to, co najważniejsze, co nas tutaj interesuje, to płytka samego odbiornika. Tak jak poprzednio, kryje się w środku za tą częścią tutaj plastikową. Ona jest ruchoma, można ją wysunąć, o. I trzeba ją wyhaczyć z tutaj z tych plastikowych części, aby dostać się do środka. Tak więc przed wyciągnięciem płytki podłączę baterię, spróbujemy uruchomić płytkę, czy ona działa, chociaż wiem, że działa, bo na filmie, którym już publikowałem, możecie usłyszeć program pierwszego radia i piosenkę Anny Jantar, tak więc mam pewność, że ta część, którą wstępnie stroiłem już kiedyś, na pewno działa, więc powinniśmy usłyszeć program pierwszego radia, ale dla pewności podłączymy baterię i zobaczymy. Tak więc za chwilkę wracamy z podłączoną baterią i uruchomimy odbiornik w tej chwili, takiej sytuacji tutaj, jak mamy w tej chwili, czyli bez wyciągnięcia płytki z obudowy. Za chwilę wracamy. Ok, baterię już podłączyłem. Jest zamontowana, wsunięta tak jak powinna być, tak jak przewidział producent w obudowie plastikowych tutaj w tej ochwycie. No to spróbujmy uruchomić, zobaczymy, czy o tej godzinie uda się odebrać cokolwiek z pierwszego kanału Polskiego Radia. Jak byliście w stanie usłyszeć, radio odbiera, płytka odbiera program pierwszy Polskiego Radia. Tak więc mam pewność, że ta część po mojej naprawie jest sprawna. Ona poprzednio w ogóle nawet nie chciała szumieć tak naprawdę. Więc udało się z radijko kiedyś zestroić. Łapie program. Teraz prawdopodobnie zbyt duże zaszumienie tutaj u mnie w eterze, więc dlatego są duże zniekształcenia. Ale jak słyszeliście, coś tam odbiera i było słuchać rozmowę, jakiś wywiad. Ok, wyciągnę jeszcze płytkę z obudowy.
dla formalności, aby Wam zaprezentować, jak ona tutaj wygląda. Więc odłączę baterię i rozmontuję tą dolną część obudowy, aby ją Wam tutaj zaprezentować. Za chwilę wracamy. Ok, bateryjkę już wypiąłem. Tak jak już poprzednio tłumaczyłem, wystarczy odhaczyć tą górną część. O, proszę. I część ta obudowy się nam tutaj otwiera. I możemy, podnosząc część od spodu, proszę, wysunąć płytkę z odbiornika. Puszeczka jest podobna jak poprzednia. Cała, nie jest połamana. Możemy jeszcze płytkę wysunąć tutaj z tej małej obudowy. Żeby było ciekawie, płytka jest wsuwana do obudowy na takie tutaj dwie wsuwki, aby podczas użytkowania szkatułki płytka nam się nie przesuwała, więc po wsunięciu, dociśnięciu płytka jest nieruchoma na szczęście. Proszę, tak prezentuje się układ radia Eltra upominek MOD 731. Rocznik 76, numer 5476. Tak jak wspomniałem, płytka była raz przeze mnie już naprawiana, wstępnie zestrojona, no i radyjko działa na szczęście. Więcej rzeczy tutaj na niej nie wymieniałem. Jeszcze posiada oryginalne kondensatorki, więc widać, że są sprawne, bo radyjko działa. Potencjometr również sprawny. Tak prezentuje się od strony druku. Podobna kabelkologia jak w przypadku płytki z poprzedniej radyjka, z poprzedniego radyjka. Również połączenia między ścieżkami, wykonane cienkimi przewodami znanymi z Eltry, Diory. Widać tutaj, że był wymieniany układ wzmacniacza, czyli to tutaj maleństwo UL1490. Logo Unitra Eltra. Tak jak już wspomniałem, słyszeliście, płytka odbiornika działa, odbiera nam program pierwszego radia. Ok, tyle jeżeli chodzi o samą płytkę. Postaram się w chwili wolnej wymienić również ten zaczep do baterii na nowy, aby nie było problemów z podłączeniem nowej baterijki 9V. Poprawimy też luty, oczyścimy ją z kalafonii, zabezpieczymy, aby nie było problemów, że gdzieś przypadkiem jakiś zimny lód się zrobi, coś będzie nie kontaktować, więc też to sobie poprawimy. Dla świętego spokoju wymienimy kondensatorki. Oczywiście obudowę wyczyścimy. No i radyjko będzie w kolekcji mojej ciszyło oko, działające oczywiście, więc nie będzie tutaj z tym problemów. Ok, za chwilkę wracamy. Składam radyjko do obudowy i małe podsumowanie. Ok, obudowa już jest złożona, płytka wsunięta na swoje miejsce. Tutaj to, co wspominałem, że płytka wsuwa się w takie rowki w obudowie, zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Płytka jest nieruchoma w tym momencie, można spokojnie
włączać i wyłączać, więc nic złego się tutaj nie dzieje, jeżeli chodzi o płytkę. Wracając jako ciekawostkę, powiem, iż jest to obudowa i wersja odbiornika Eltra Upominek 2. Była też wersja radyjka Upominek 1. Różniła się tylko tym, iż ta komora tutaj na drobiazgi była po prostu podzielona na pół. Były dwie przegródki na mniejsze rzeczy, żeby się nie mieszały. W drugiej wersji powstała jedna duża, a układ elektryczny radyjka w obu przypadkach, zarówno upominka 1, jak i upominka 2, jest taki sam, czyli jest bez zmian. To jest jedna rzecz. I drugą rzecz, jako ciekawostkę, kolega Grzegorz z kanału Z Pasją do Unitry pytał, czy jestem w stanie udostępnić i pokazać Wam schemat tego odbiornika. Oczywiście, proszę bardzo. Tak wygląda schemat radia Upominek 2. Tutaj mamy część anteny ferytowej, układ trymera dostrojczego, wzmacniacz, detektor, potencjometr głośności zintegrowany z łącznikiem, no i układ wzmacniacza. W tym przypadku mamy układ TPA 79LS albo TAA 611B. Czemu tak? Chodzi o to, że występowały radyjka, w których można było zastosować zarówno ten układ do góry, albo ten układ na dole, a w późniejszych czasach Eltra zaczęła stosować nasze układy UL1490. One się tutaj, jak widzicie, różnią podpięciem wyjść, przeważnie w tych wzmacniaczach jest inaczej, są podpinane kondensatory. Tak więc przy ewentualnej wymianie, bo można te układy zamiennie montować, trzeba po prostu odpowiednio poprzełączać te kondensatorki na płytce i radyjko po prostu będzie działało bez najmniejszego problemu. Tak więc tak prezentuje się wspomniany schemat tego radia, więc jeżeli ktoś byłby chętny, aby go sobie zbudować, nawet na pająka chociażby, zdobyć części i uruchomić, no powinno się udać. Układ bardzo prosty, dwa tranzystory, dwie diody, jeden układ scalony, ewentualnie można zastosować w tres jakiś nowszy układ serii LM 386 na przykład, prosty wzmacniacz 1W, no i można taki układzik uruchomić. Tak to mniej więcej się tutaj prezentuje. Tak więc, wracając do naszego radyjka, czas, aby radyjko wróciło na swoje miejsce. Głośniczek jest. Proszę. Ok. Co do podsumowania, radyjko działa, tak jak wspominałem, jest zestrojone. Słyszeliście część jakiejś audycji, którą mogliśmy tylko odebrać i posłuchać. Na kanale jest też również filmik umieszczony z numer 1, zaznaczam, na którym ta płytka z tego właśnie tutaj odbiornika, z tego, z tej tutaj szkatułki, była przeze mnie uruchamiana i akurat odebraliśmy ładnie program pierwszego radia z piosenką akurat Anny Jantar, więc możecie sobie posłuchać. Ewentualnie link zamieszczę jeszcze w opisie filmu. Z takich bardziej innych rzeczy, które będziemy chcieli w tym radyjku zrobić, to postaram się uzupełnić ten nadruk na tej części obudowy. Pokryjemy go nowym nadrukiem, może się ładnie to uda, zobaczymy jak to się będzie prezentować. Obudowę postaram się wyczyścić. Wymienimy
podpięcie baterii 9V. Wymienimy kondensatorki dla świętego spokoju. I po wyczyszczeniu i po tych zabiegach radyjko w tej oto szkatułce wróci na półkę do mojej kolekcji. Tak więc bardzo dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrypcji kanału. Będzie więcej takich ciekawostek, różnych napraw, serwisu, nie tylko u Nitry, ale też innych sprzętów. Tak więc zapraszam do subskrypcji, obserwacji kanałów. Pozdrawiam. Do zobaczenia następnym razem. Hej.